Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Zobaczmy, jesteśmy gdzie w Kosakowie. Tutaj się odbywał pierwszy lot w ramach lotów zimowych, tak? Tak, taki krótki. Krótki. Tutaj właśnie mamy godzinę teraz, która jest już? Trzecia? Trzecia? Jeszcze nie ma trzeciej. Trzeciej i o której puściłeś? 10:05. Patrzyliśmy przed chwilą, było 50 kilka, a teraz jak patrzyliśmy ostatnio, było już 60 parę. Razem było wszystkich 67, tak? 70? Zobaczymy zaraz. Nie, 67, że chyba tam się doszło tyle, tak? Ile jest? A ten jest. Nie, 63. Nie, teraz dopiero wchodzi. 64. Powiedzmy, bo tak, te gołębie rywalizują, tutaj są tak jakby dwie drużyny. Drużyna jedna to jest właśnie te, co są starsze. Teraz, to są te starsze, to są gołębie, które były na wspólnym gołębniku. To są piosenne gołębie, które przyleciały cały system, cały program. Na WG? Wykupione zostały i przeznaczone tutaj przez hodowców, którzy je nabyli tutaj na loty zimowe. Razem tych wszystkich było 70 kilka. 70 kilka. Tutaj mamy też drugie gołębie, tam one są tam tak, większe, to są te późne. Ile tam jest ich? Było około 100, ile jest, to teraz też nie wiem, bo nie mają jeszcze obrączek elektronicznych, one dopiero będą miały przed pierwszym lotem. I wtedy będziemy je mogli aktywować do nagród. Do nagród, zobaczymy. Ale one też tutaj trenują wokół, nie? Tak, one tak intensywnie jak te nie, bo te już to potrafią latać bardzo solidnie. Te one się dopiero uczą. No. Te mają czas. Tymi zaczniemy latać od stycznia tam gdzieś. I jaki masz teraz tutaj, jak te gołębie, które tutaj miałeś, jaki dzisiaj dystans był? Mówisz taki krótki, z 20 kilometrów. 15. To był pierwszy taki. Mówię, pierwszy lot. Filmik tam wrzucę. No, teraz jest ładna pogoda. Teraz jest naprawdę ładna. Do tego, co było rano, nie? I trochę mrzało i ten, ale to mnie nikt nie powiedział, że to będą łatwe loty, no to są oczywiście. Tutaj no, mamy całkiem inaczej, to musimy po to podchodzić, tylko w gołębie, tak jak mówię, nie obiecałem, że będzie łatwo. No. Dobrze. No nic, będziemy tutaj obserwować. Maciek na bieżąco wrzuca różnego rodzaju filmy, informacje, co tu się dzieje. Dzisiaj będzie, a my tutaj na przykład byliśmy tutaj przy okazji odwiedzin. Tutaj przywieźliśmy tutaj koledze Maćkowi dla tych gołębi karmę, filmy tak, Prima też. Filmy przywiezione i zimówki troszeczkę. Będziemy pokazywać te tutaj, jakie sprowadzone są te gołębie. No i myślę, że jakoś tutaj się uda. O, zobaczmy. Mamy też karmę Goldwings, ale tutaj będziemy też te gołębie skarmiamy. Głównie one w tej chwili dostają karmę taką mieszaną. To nie są karmy typowo tak jak lotowe, one całkiem inaczej teraz muszą dostawać te gołębie. To jest mieszana karma z Goldwingsa, tu jest kilka rodzajów. No i w tej chwili karmę zimową. Jedno karmienie zawsze jest robione też z zimówek z Primy. Ona jest tu wsypana. To jest karma zimowa właśnie. Prezentowaliśmy ją kolega Radek Granica i nam ją pokazywał też właśnie. Ona jest po prostu jako jedno karmienie zawsze dodawana i jest mieszana z tymi karmami z Goldwinga. Dobra. Czyli praktycznie mają jedzenie dużo mocniejsze niż typowo zimowe, ale nie można też nimi praktycznie, gdy przychodzą mrozy, jeszcze całkowicie zmieniamy. Wtedy dodajemy więcej tłuszczych i węglowodanów. Ale na razie, tak jak się dzisiaj zrobiła pogoda, dzisiaj jest chyba z 5 stopni, a parę dni temu jeszcze tu leżał śnieg i było minus kilka. Tak u mnie jeszcze leży do tej pory. No, a tu praktycznie jeszcze wczoraj było, a dzisiaj zniknął całkowicie. Zobaczymy, dobrze. Widzieliśmy ten gołąb, który tutaj przylatywał, bardzo silnie musiał sobie tutaj radzić, wiosłować, że pod wiatr. Że one dzisiaj na tym krótkim dystansie poszły w te niskie chmury i zanim się opanowały, to zresztą mówię, większość ich później wracała z tej strony. Czyli z miasta, tak jakby. Bardzo szybko w porównaniu do innych, bo już... Ten pierwszy, tak? Tak, nerwówki mi zrobił, bo to ileś minut było nad drugim i później nad całą resztą. No jeszcze kilku brakuje, no mają jeszcze dzisiaj trochę dnia i jeszcze... Zobaczymy. Czyli powinno się zejść. Tutaj te pierwszy lot, jak mamy doświadczenie z lat poprzednich, to widzieliśmy, to były zawsze właśnie na tym pierwszym straty, ale tutaj nie będzie takiego problemu. Ale jednego roku to był praktycznie jeden gołąb, tylko wrócił wieczorem, a reszta na drugi dzień. No. I to tak było, że praktycznie to był lot bez strat. One wszystkie się poschodziły. Dobrze, także na razie dziękujemy, będziemy tutaj obserwować. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.